Cześć, zapraszam Was dzisiaj na haul zakupowy. Będzie troszeczkę kosmetyków, będzie troszeczkę ciuszków, będzie jedna torebka i zacznę może od tych kosmetyków, takich troszeczkę home decor też, ponieważ będzie tu kilka rzeczy do domu. A że mam naprawdę dosyć sporo tych kosmetyków, tego wszystkiego, tych zakupów, bo mi się uzbierało przez czas, kiedy nie nagrywałam tydzień czasu. Miałam filmik gotowy już z haulem, niestety mi gdzieś przepadł, więc może zacznę. Na samym początku chciałam Wam pokazać zestaw do robienia paznokci hybrydowych, jaki zakupiłam sobie na Allegro, bo dostałam kilka właśnie zapytań, gdzie zakupiłam ten zestaw, ile za niego dałam i tak dalej. I na pewno nie będę Wam tutaj pokazywać każdego lakierku, semilaka osobno, z tego względu, że ten filmik by trwał z godzinę czasu. A nie o to chodzi, chciałam Wam po prostu Wam tutaj pokazać, co kupiłam. Na pewno wszystkie linki takie potrzebne, między innymi właśnie do tego zestawu semilaka, do jakichś tam lakierków, zostawię Wam na dole pod spodem, żebyście mogły sobie zobaczyć, zerknąć i tak dalej. Więc na samym początek zestaw semilak, który zakupiłam na Allegro u sprzedawca Kosmetikana, od którego dostałam również troszeczkę kosmetyków do testów. Za zestaw zapłaciłam 195 zł, więc to już mogę Wam powiedzieć, tyle za niego dałam. W zestawie znalazłam lampę, takie podstawowe lakiery semilak jak top, jak baza, no i mogłam sobie wybrać dodatkowo 3 odcienie właśnie lakierków i wybrałam sobie takie klasyki: biały, nudziak i czarny. Więc lampa to jest taka zwykła biała lampa czasowa, ją ustawia się tutaj, jest timer na 120 sekund, więc nie będę Wam jej tutaj otwierać, linka Wam zostawię na dole, żebyście sobie mogły zobaczyć po prostu, co się w tym zestawie znajdowało. Ja już te wszystkie moje lakiery hybrydowe, takie piórdółki do paznokci mam właśnie umieszczone w tym pudełeczku. W tym zestawie znajdziemy również 2 pilniczki, 1 blok polerski, patyczki do skórek, także wszystko zerkniecie sobie na dole. Także tutaj jest mój zestaw semilaka. Natomiast na Indigo zakupiłam sobie tak, pyłek syrenki, który jest naprawdę rewelacyjny i daje cudowny efekt na naszych paznokciach. W tym zestawie, gdzie zakupiłam właśnie ten zestaw semilaka, był dołączony dodatkowo pyłek syrenki. Bardzo się ucieszyłam, bo chciałam mieć ten pyłek. Niestety te wszystkie takie pyłki, które znajdziecie w internecie na Allegro, muszę Wam się przyznać, że to jest totalny szajs, ponieważ to jest totalny taki gruby brokat, co niestety na paznokciach nie wygląda ładnie, więc ja kupiłam sobie ten pyłek normalnie oryginalny na stronie Indigo. Zapłaciłam za niego 7 zł, tak on się tutaj właśnie wygląda i jest naprawdę cudowny na paznokciach. Dodatkowo właśnie na Indigo zamówiłam sobie jeszcze 50 kryształków Swarovskiego, no ale tu ich niestety nie zobaczycie, bo one są, jak mówię, bardzo malutkie. Też na Indigo zamówiłam sobie taki art pen do malowania wzorów na paznokciach. Bardzo fajnie, bardzo precyzyjnie się nim maluje, niestety on się ściera, bo ja na samym początku zrobiłam tak, że już zrobiłam sobie całe paznokcie, zrobiłam sobie tym, nałożyłam ten top i dopiero na koniec namalowałam sobie wzorki. Jeden dzień się trzymały, ale jak miałam naczynia, jak cały czas coś robiłam, no to ten wzorek się ścierał, więc postanowiłam sobie, więc jeżeli będziecie używać tego typu takich art penów, takich do ozdób, najpierw nałóżcie sobie na hybrydy, na zwykły lakier, poczekajcie, aż ten marker troszeczkę przesnie i dopiero nałóżcie to i wtedy on się będzie trzymał. U mnie tak się właśnie prezentują te hybrydy, te wzorki. Troszeczkę oczywiście ciężej mi się maluje lewą ręką na prawej, ale to oczywiście dojdziemy do wprawy. No i co jeszcze sobie zakupiłam z takich akcesorii? Zakupiłam sobie cążki, koniecznie primer z właśnie Diamond Cosmetics, żeby hybrydy się troszeczkę lepiej trzymały. No i tak jak Wam mówię, popatrzcie, mam tutaj troszeczkę tych odcieni, ale no nie będę tego pokazywać osobno, bo myślę, że filmik by i tak długo trwał.
Osobno jeszcze zakupiłam sobie takie wzorniki, gdzie mam tutaj już namalowanych troszeczkę wzorków, żeby łatwiej było klientkom coś wybrać, czymś się zasugerować. Więc tutaj mam jeszcze oczywiście cleaner, aceton w zestawie, no ale to mogłabym pokazywać w każdym razie. U tego sprzedawcy, gdzie kupowałam ten zestaw, dostałam troszeczkę kosmetyków do testów. Do przetestowania dostałam cztery, wszystko to są testery. Dostałam cztery takie podkłady z Max Factor. Tu mam Facefinity, Skin Illuminizer, czyli ten z rozświetlaczem, Eglis Elixir i Lasting Performance. Także takie cztery testery dostałam. Dodatkowo znalazłam jeszcze bardzo dobry kamuflaż z Art Deco, który naprawdę ma cudowne krycie. Tak się on prezentuje. To jest taki kamuflaż, wiecie, na... O, to jest kamuflaż na magnes. On naprawdę jest bardzo dobrze kryjący. Ja go ostatnimi czasy dosyć często używam. Także mam taki kamuflaż. U tego sprzedawcy dostałam też mnóstwo pomadek, mnóstwo kredek. Możecie zobaczyć. Między innymi Rouge Edition Velvet. Dwie takie kredki wykręcane z burżuła. Naprawdę bardzo ładną, taki delikatny jakby błyszczyk, natomiast fajnie się sprawdzają. Dostałam burżuło efekt 3D błyszczyk. Tutaj jakiś tester również z Max Factora. Trzy wodoodporne kredki z burżuła, takie metaliczne, które są cudowne. Jest to fiolet, jest to brąz i taki zielono-niebieski kolorek. Świetna pigmentacja, rewelacyjnie się sprawdzają. Granatową kredkę z burżuła, matową zwykłą. Tutaj mam jakiś under eye concealer, korektor jakiś pod oczy, również z Max Factor. Pomadkę Lipfinity z Max Factor, którą używałam już, która ma bardzo ładny taki naturalny kolorek i bardzo ładnie pachnie. Na kokolicie, słuchajcie, zamawiałam sobie właśnie lakiery z semilaka. Kilka lakierków sobie na kokolicie zamówiłam i zapłaciłam za to coś około ponad 200 zł. Tak, ponad 200 zł, wysyłkę miałam gratis. I słuchajcie, muszę Wam to powiedzieć, muszę się z Wami tym podzielić, ponieważ troszeczkę się zawiodłam na kokolicie, bo zawsze jak robię takie większe zakupy, ogólnie w drogerii kokolita tak jest, że jak się robi większe zamówienie, zawsze coś dodają gratis. No i nie ukrywam, że z przyzwyczajenia, jak drogeria kokolita nas do tego przyzwyczaiła, myślałam, że przy zamówieniu ponad 200 zł dostanę jakiś fajny gratis, chociażby jakąś małą paletkę, tak jak to kilka razy już dostawałam. No i troszeczkę się zawiodłam, bo zamówiłam właśnie chyba 6 semilaków, wyszło mi to gdzieś ponad 200 zł. Zamówiłam sobie klej do rzęs z Ardell, to jest taki pierwszy klej, którego jeszcze nie miałam i muszę Wam powiedzieć, że on też zastyga na przezroczysto i jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Dodatkowo jeszcze wybrałam sobie tam samoopalacz z St. Maurice, ten w takim musie, wersja medium. Dobry samoopalacz, lubię go bardzo, ale nim można niestety sobie dosyć poważną krzywdę zrobić, jeżeli ktoś nie umie rozprowadzać samoopalaczy. No i jako gratis, słuchajcie, dostałam takie trzy oto produkty. Pierwsze co, to jest maskara z Essence Color Flash i ja bardzo się cieszyłam, że dostałam maskarę, bo akurat byłam na wykończeniu mojej. No i rano zabieram się za malowanie makijażu, a tu patrzę, a maskara jest czerwona. Czerwona, totalnie czerwona maskara. Nie wiem gdzie, jedynie ja tego typu maskary zostawiam sobie na jakieś takie, no nie wiem, artystyczne makijaże, czy jakieś tam na konkursowe makijaże. Tak jak ostatnio robiłam sobie zielone brwi na makijaż konkursowy. Makijaż konkursowy, dobrze. Także zawiodłam się, bo nie wiem gdzie ja będę używać czerwonej maskary. Dodatkowo dostałam lakier do paznokci, najzwyklejszy lakier do paznokci z Essence. No nie wiem, ja szczerze powiedziawszy, jakby ktoś u mnie robił zamówienie lakierów hybrydowych, to jako gratis dorzuciłabym mu coś do takich paznokci hybrydowych, a nie najzwyklejszy niebieski lakier z Essence. No i dostałam jeszcze Healthy Mix Bourjois, taką małą próbkę podkładu. No ta próbka będzie ok, ale tak jak mówię, troszeczkę się zawiodłam, nie powiem, że nie.
Dalej, przechodzimy dalej. Jeżeli chodzi o AliExpress, tak jak ja już Wam kiedyś mówiłam, że robiłam zamówienie na AliExpress, tym razem zamówiłam sobie rzęski. Tutaj mamy rzęsy takie bardzo delikatne, po 10 sztuk, po 10 par pakowane i tutaj troszeczkę większe, po 5 sztuk, 5 par pakowane, także mam 30 par rzęsek. I jedne mam dzisiaj na oczach, bo one są naprawdę bardzo dobrej jakości. Te tutaj są naprawdę bardzo, bardzo delikatne, na bardzo cieniutkim paseczku i one się sprawdzają rewelacyjnie. Słuchajcie, za tą cenę, bo ja za te 4 paczuszki rzęs zapłaciłam 20 zł z leciutkim haczykiem. No i te, które mam dzisiaj na oczach przyklejone, to są takie jakby coś na wzór robione, słuchajcie, Demi Wispies z Ardell. Tak się one prezentują. Mają naprawdę bardzo delikatny ten paseczek tutaj, to jest taka przeźroczysta żyłka. I nie będę się tu rozgadywać. Linka do tych rzęsek Wam zostawię też na dole, bo naprawdę opłaca się. Także mam już taki mały zapas rzęsek zrobiony. A któregoś razu, szukając rzęs na Allegro, ponieważ musiałam dokupić sobie rzęsy dla klientek, bo akurat na którąś tam sobotę nie miałam, no niestety z przykrością stwierdzam, że nie ma już nigdzie rzęs z Lush Studio, które bardzo polecałam. No i znalazłam sobie takie rzęski z Silkare, które prezentują się tak, to są takie kocie rzęski również, do takiego kociego spojrzenia. Również są na żyłce, czyli bardzo lekko je możemy przykleić, wykonywane ręcznie. Kupiłam sobie 3 na wypróbowanie, właśnie na próbę, i muszę Wam się przyznać, że są rewelacyjne. Koszt tych rzęs to jest 5 zł. Na stronie u tego sprzedawcy na Allegro Silkare macie różne modele do wyboru, także też Wam je podlinkuję za 5 zł te rzęski. One śmiało są bardzo zbliżone właśnie do Ardell, dlatego polecam, bo zawsze możecie znaleźć tańszą alternatywę, poszperać troszeczkę w internecie i na pewno znajdziecie coś również dobrej jakości za mniejsze pieniążki, a myślę, że warto. Dalej, zakupiłam sobie kolejny samoopalacz z Liren, który bardzo uwielbiam. To jest ta pianka samoopalająca, którą naprawdę lubię, która daje naprawdę bardzo dobry efekt. Także mam teraz 2 samoopalacze plus Vita Liberata, który mi przyszedł, także teraz się będę smarować. Kolejny zakup kosmetyczny to jest Original Source Mango i Macadamia z Biedronki za 5 zł. Było po przecenie, świetne, ja bardzo lubię te żele. Dalej tak patrzę, to mam tutaj kosmetyki z Bingo Spa i to już nie kupowałam z tego względu, że ja jestem zapisana do Bingo Spa, do listy blogerek do testów i tym razem się zakwalifikowałam również w zeszłym kwartale, chyba też się zakwalifikowałam, ale jakoś się do nich nie odezwałam, a miałam do wykorzystania bon o wartości 50 zł i wybrałam sobie jedwab do dłoni, taki duży krem do dłoni, bardzo fajnie się sprawdza, ale ja go używam również do ciała, jest bardzo fajnie nawilżający i szybko się wchłania, ale to recenzje będą na kanale. Wybrałam sobie również kurację spa do włosów słabych, wypadających oraz po farbowaniu. Muszę Wam powiedzieć, że tak, używałam na razie jej 2 razy i szału nie robi, ale zobaczymy przy dłuższym stosowaniu. Także nie będę Wam się tu rozgadywać na temat tych kosmetyków Bingo Spa, bo filmik się pojawi niedługo z recenzją. I trzecią rzecz, jaką sobie wybrałam, jest to solanka borowinowa z kwasami AHA. Wybrałam sobie z tego względu, że bardzo lubię peelingi, lubię kąpiele w soli i tak dalej. Ale to jest taki typowy piasek, ale nie będę Wam tu o nim opowiadać, bo przecież będzie film osobny, natomiast chcę, żebyście wiedzieli, że już to mam. Dobra, i teraz jeżeli chodzi o rzeczy kosmetyczne, to by było na tyle. Kilka takich gadżetów do domu. Okazało się, że w moim mieście, to znaczy nie w moim mieście, w Tarnowie w Galerii Gemini znajduje się Kik, o czym nie wiedziałam, nie wiem dlaczego, bo on gdzieś się tam znajduje, gdzieś od drugiej strony niż zawsze wchodzę. Zakupiłam sobie, to już dobre 3 tygodnie temu, zakupiłam sobie tackę. Widziałam, że Zuzanka ją nawet kupiła, ale ja byłam pierwsza, tylko leżała. Taką tackę właśnie za koszt chyba 7 zł pod świeczki. Dodatkowo właśnie kupiłam sobie świeczkę waniliową o zapachu waniliowym w Kiku za 8 zł i do tego dobrałam sobie 2 takie malutkie świeczusie, takie jakby Tea Lighty, Sweet Home, one kosztowały chyba 3 zł. I tak się prezentuje ten taki mój mały zestaw. Natomiast ja tutaj jeszcze kładę takie drewniane świeczniki, które mam. Także to.
Co jeszcze kupiłam z takich rzeczy do domu? Zapach, pokażę Wam. Zapach Ariel z Biedronki ostatnio kupiłam. Bardzo fajnie pachnie, ale szybko się ulatnia. No ale to taki, wiecie, odświeżacz do domu. Będąc również w Biedronce ostatnio, w zasadzie nie ostatnio, ponieważ widziałam właśnie też u Zuzy, że bardzo fajne kubki się w Biedronce pojawiły i zaraz piszę do mojej mamy, żeby mi kupiła, do Oli, żeby mi kupiła, bo u mnie niestety nie ma. Trzy kubeczki mam. Chciałam różowy i szary. Niestety wysłałam mamie zdjęcie i mamy na telefonie ten szary wyglądał jak niebieski, więc mam trzy takie kubeczki. Tak się one prezentują, w którym tutaj mam kawę. Bardzo fajne. Te uchwyty tutaj są troszeczkę takie przymałe, ale one mają, widzicie, ceramiczny taki jakby sweterek. No i takie gadżety. Ja jestem ogólnie maniaczką kubków. Mam naprawdę bardzo dużo kubków. Nie mam ani jednej szklanki. Jak ktoś przychodzi do mnie w gości, to daję herbatkę czy też kawę w kubkach. Mam taki jakby serwis, kilka normalnych kubków, więc te kubeczki są naprawdę bardzo fajne. Dodatkowo ostatnio w Pepco zakupiłam sobie dwie takie szare takie tacki na stół, na obiad. Także dwie takie szare tacki. Nie było czarnych, wolałam czarne, no ale te szare też będą. Również w Pepco ostatnio będąc zakupiłam sobie koszyczek. Ja go tutaj Wam pokażę już z moimi kosmetykami. Taki biały koszyczek, taki przyplatany. On jest taki miękki, także bardzo fajnie. I tutaj mam właśnie taką pielęgnację, która stoi sobie u mnie na toaletce. Koszt tego koszyczka to chyba było 8 zł. W Pepco zakupiłam sobie również taką tuniczkę za 20 zł. Ona kosztowała 19,90. Taka oversize'owa, dłuższy tył. Coś w tym kolorze tak się nie za specjalnie czuję. To jest taka zieleń łamana z niebieskim. Bardzo fajne, luźna, rękawek 3/4. Tutaj taki nietoperzowaty. Ja tego typu swetry, bluzki, tuniki uwielbiam. Takie oversize nosić właśnie jesienią, zimą. Dlatego tutaj mamy taki sweterek. Kolejną rzeczą, dalej przechodzimy do lumpeksów. Pokażę Wam rzeczy z lumpeksu. Nie ma tego dużo, a chciałam wszystko to ogarnąć, żeby nie rozdrabniać. Zwykły t-shirt, taka bluzka na co dzień, do noszenia po domu, fioletowa, bawełniana. Golfik, mogłyście go zobaczyć, albo pewnie mogłyście go zobaczyć właśnie w moim ostatnim vlogu. Zwykły czarny golf, długi, bawełniany, bardzo fajny. Ja poluję teraz wszędzie na przeróżne golfy, ale niestety nigdzie nie mogę znaleźć. A wiem, że jest mnóstwo golfików w sklepach, w sieciówkach, natomiast ja do sieciówek nie chodzę, po prostu nie chodzę. Wolę iść na łowy lumpeksowe i za koszt jednego sweterka, którego kupię w sieciówce, odkupić się na lumpach. I tu też kupiłam taki mały golfik, taka bluzka z golfikiem, takim krótkim, właśnie też na lumpach, taki bordowy, widzę, że tutaj się już czymś upaćkało. W każdym razie kolejny golfik. Kupiłam sobie dwa sweterki. Pierwszy to jest z Atmosfer, też oversize'owy, on ma dłuższy tył, bardzo fajny kolorek, on będzie taki melanżowy, no ładny, także sweterek. Następny sweterek, jaki zakupiłam, to jest sweterek z Warehouse. Już Wam pokażę, tylko przewrócę go na drugą stronę, bo nie wiem, ile już ten haul trwa. 8 minut, no chyba dłużej. Dobra, ok, nieważne. Tak się on prezentuje. Taki to jest sweterek. On ma tutaj właśnie takie fajne melanżowe wzory. Też bardzo fajny, bardzo milutki. Taki nie za gruby, bo ja grubych swetrów nie noszę, bo mnie zaraz zimne poty oblewają. Kupiłam sobie spodenki, czarne skiny Top Shopu. Top Shopu, takie czarne, one są takie jakby troszeczkę takie woskowane, strasznie jestem przejaskrawiona teraz. One są troszeczkę takie jakby woskowane i bardzo fajnie dopasowane. Niestety one tutaj gdzieś na jednej nogawce są tak jakby troszeczkę poharatane, ale to takie zwykłe portki do noszenia na ten sezon, na jeden sezon będą ok. I pokażę Wam tutaj, aha, jeszcze zakupiłam sobie w internecie na Allegro, to też Wam podlinkuję na dole, cztery poszewki. Ja Wam tutaj pokażę, bo już mam je właściwie na poduszce obleczone. To są, kosztowały mnie 4,99 jedna. Kupiłam sobie 4 na razie. Kolejne będę kupować, jak będziemy lęce u góry pokój malować. To są takie bawełniane dwustronne poszewki. Kupiłam sobie dwie sztuki szarych. Szara w białe sówki, a z drugiej strony mamy takie jakby fale. A dwie drugie kolejne sztuki z
z jednej strony mamy czarno-białe zygzaki, a z drugiej strony biało-czarne groszeczki. I możemy wedle wzoru, wedle upodobań sobie układać. Bardzo fajne. Na pewno jeszcze zakupię kolejne sztuki. Ale jak mówię, wzięłam na razie 4 na próbę, a kolejne na pewno będę kupować. I również zostawię Wam linka do tego sprzedawcy na dole. Okej, kolejna rzecz, jaką kupiłam, to jest torebka z Mojito. Mojito zakupiłam ją od jednej dziewczyny na Facebooku, w ogóle nie zniszczona. Myślałam, że będzie troszeczkę większa. Ona ma tutaj odpinane właśnie te uchwyty. Kolor taki typowo jesienny, taka kawa z mlekiem. W ogóle nie zniszczona, tak jak mówię. Ona tutaj jest zapinana tylko na ten zatrzask. Ma tutaj jedną dużą przegródkę. Także i bardzo mi się podoba. Przyznam Wam się, że dosyć mi się podoba, chociaż ten pasek mógłby być regulowany, to by było całkiem lepiej. No i słuchajcie, to by było na tyle, ale chciałabym Wam pokazać jeszcze jeden taki mały komplecik, ponieważ... Jakieś tu włosy mi stoczą. Ponieważ dostałam paczkę od jednej z moich widzek i naprawdę muszę Wam się przyznać, że zdziwko zrobiłam niezłe, bo dostałam sporo ciuszków, które naprawdę są rewelacyjne. Kilka letnich ciuszków, które już mam schowane na górze na strychu, więc nie chciałam Wam tu tego przynosić, ale to jest godne uwagi. Z tego względu, że... O kurczę, zleciało. Zastanawiam się, żeby ubrać właśnie tą kreację w sobotę na urodziny do mojej przyjaciółki. A więc, tak się prezentuje sukienka. Mogłyście ją zobaczyć już, nie wiem czy na Facebooku, na pewno na moim fanpage'u była. Piękny neonowy róż. Niestety lampa tutaj troszeczkę przekłamuje, bo ona jest tak oczorażąca. Ona jest taka bombeczka, tutaj taka sztywna, o widzicie, nawet się tak układa. Świetna jest, po prostu rewelacyjna, nie wiem z jakiej marki, bo nigdzie nie ma metki. Tutaj ma zamek złoty i do tego założę sobie taką narzutkę, którą już nosiłam. Razem z tym golfikiem takim bordowym. Już Wam pokażę, jak to się będzie prezentować. Dokładnie tak, jak widziałyście lub nie widziałyście na fanpage'u moim. I do tego mam taką właśnie narzutkę czarną, tutaj wysadzana ćwikami, kamyczkami. Widzę, że kamera strasznie mi tutaj, o, troszeczkę wróciłam. No, ale w każdym razie takie coś dostałam i jestem niesamowicie zadowolona. Dziękuję Ci, kochana, jeszcze raz. Dobra, słuchajcie, koniec. Tak by wyglądali mój taki haul szybki, taki miszmasz totalny. Dajcie znać, czy ostatnimi czasy Wy coś u fajnego upolowałyście. Może macie jakieś nowości, którymi chcielibyście się podzielić, powiedzieć. Zostawcie w komentarzu. Ja się żegnam, zmykam, bo mam troszeczkę jeszcze do ogarnięcia. No, to co, buziaczki, pa!